Dzień dobry, teraz to jest ten moment. Słuchajcie. Dostałem SMS-a, że ktoś szuka Andrzeja. No, nie wiecie, o kogo chodzi? Jest tu dziś jakiś Andrzej? Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie na ASP. Przypominam, strefa wolna od papierosów, alkoholu, szkła i innych rzeczy. Tam jest mikrofon do zadawania pytań. Prosiłbym, żebyście teraz zgotowali wielkie brawa naszym gościom. Zapraszam, prowadząca Katarzyna Janowska i nasz główny gość Jakub Żulczyk. Zapraszam. Ale to są brawa. O, jak miło być znowu tutaj z wami. Dzień dobry, witajcie. Cieszymy się bardzo, że jesteście. Jakub miał niepokój, że 10:00 rano to jeszcze jest taki czas wypoczynku na takim festiwalu, a nie rozmowy, ale rozumiem, że będziemy wypoczywać wspólnie. I to będzie ciekawy wypoczynek, bo z nami scenarzysta, autor książek kultowych Ślepnąc od świateł, Informacja zwrotna, brawo, brawo, tak, współautor scenariusza do serialu Ślepnąc od świateł. Ja muszę powiedzieć, że i za ten scenariusz, i za książkę, Informacja zwrotna, która jest mi szczególnie bliska, Jakub dostał naszą nagrodę Olśnienia, nagrody Onetu i miasta Kraków, a nagrody w tym naszym plebiscycie przyznają czytelnicy, czyli też podejrzewam, że być może ktoś z was. I pierwsze pytanie, które mnie nurtuje od jakiegoś czasu, jak duży masz zapas familijnych? Zanim odpowiem na to pytanie, to w ogóle cześć. Bardzo mi miło, że tu jesteście. Ja bym nie przyszedł na spotkanie ze sobą o 10:00 rano, zwłaszcza na festiwalu muzycznym. Ale super, dzięki wielkie. Chyba otwieramy w ogóle tę imprezę, więc to jest w ogóle... Pierwsze spotkanie. Więc to taki bardzo duży zaszczyt, także super i fajnie być tu z wami. Słuchaj, no dużo. To jest moja odpowiedź na to pytanie, no dużo, tak? Jakby tyle, żeby mi wystarczyło. To jest jedna, to jest taka sytuacja, która jest trochę o jednak sile internetu, która dzisiaj mówienie o sile internetu jest jakimś truizmem, ale mimo wszystko to jest, kurczę, to jest mocna rzecz, a też chyba jakaś taka całkiem zabawna współpraca. To też chodzi trochę o to, że ja w ogóle ja uważam, że jakby nie ma nic złego absolutnie w tym, że się jakiejś rzeczy reklamuje, jeśli robi to się w fajny sposób. Nie ma też nic złego w tym, że robią to pisarze. Pamiętam, że taką osobą, która przełamała to i wzbudziła jakieś kontrowersje, był Szczepan Twardoch, który miał tam kontrakt reklamowy z Mercedesem. I wtedy była cała taka dyskusja, czy pisarz powinien, czy pisarz może, czy pisarzowi przystoi. Dla mnie zawsze tak jak teraz jest dyskusja, czy pisarka, noblistka w ogóle może użyć słowa idiota. Mnie zawsze takie dyskusje typu, że... Zawsze takie dyskusje typu, czy pisarz, pisarka coś może, czy coś jakby przystoi, czy coś powinien, czy coś powinna. Zawsze mnie to w ogóle bawi i śmieszy, bo to łączy się w ogóle z jakimś strasznie takim archaicznym postrzeganiem pisarza, pisarki, w ogóle literatury, jakimś takim, nie wiem... XIX-wiecznym sposobem patrzenia na to w ogóle, kim my jesteśmy i co my robimy. A przechodząc dalej do takiego stricte reklamowania, no z racji tego tak, no ja nie mogę reklamować Mercedesa, bo nie mam prawa jazdy. Wciąż jeszcze przynajmniej, chociaż się staram. Nie mogę reklamować jakichś napojów procentowych, ponieważ całej Polsce obwieściłem, że już ich nie spożywam. No więc zostają mi wafelki, no kurczę. Jakub Żulczyk, twarz wafelków familijnych. Jakub, właśnie, czy pisarce przystoi użyć słowa idiota, a pisarzowi debil? Bo... No bo ty miałeś problem z tym, że użyłeś takiego słowa w określeniu do głowy państwa. No ja miałem... Bo to też jest w ogóle tak, to też o tej sprawie to już było powiedziane chyba wszystko i wszędzie, ale to też jest jakaś taka kwestia, po pierwsze to jest pytanie, czy w ogóle coś takiego jak dobre maniery powinno być jakby regulowane od strony prawnej. I w Polsce mamy dwa takie bardzo archaiczne przepisy, które to regulują. Jeden jest właśnie ten przepis o obrażaniu głowy państwa, z którego tytułu ja miałem sprawę tam z urzędu i sprawę karną, żeby było jeszcze śmieszniej, no bo groziło mi, popełniłem rzekomo przestępstwo i groziło mi tam, oczywiście tylko na papierze, ale jednak poszła taka informacja do mediów, że nawet groziła mi jakaś tam odsiadka i tak dalej. Jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało. Natomiast jest to przepis taki, no, dosyć archaiczny, tak, który też wynika z jakiegoś, jest pozostałością, nie wiem, po jakimś takim, chyba po czasach monarchii, bo cała ta sprawa była dosyć komiczna, no to było jak ze Szwejka, że muchy obstrały portret jaśnie pana, nie? To było mniej więcej na tym poziomie logiki. Drugim takim przepisem w polskim prawie jest przepis o obrazie uczuć religijnych, który też jest dosyć taki... absurdalny, niejasny i tak naprawdę nie wiadomo, czego miałby dotyczyć, bo w ogóle jest bardzo niebezpieczne, kiedy uczucia szeroko pojęte stają się jakby literą prawa, a zwłaszcza uczucia religijne, które są w ogóle czymś jakimś takim, no, takim nieokreślonym miazmatem i tak dalej, a tym bardziej, że w praktyce tak naprawdę ten przepis nie dotyczy wszelkich uczuć jakby religijnych, tylko uczuć religijnych wyznawców konkretnej religii, tak? Bo nie wyobrażam sobie, że by nagle przyszedł, nie wiem, buddysta i powiedział, że teraz obrażono z jakiegoś jego powodu uczucie religijne i że ten przepis by go chronił, tak? To jest to absurd. No i to jest pytanie, czy to powinno się dziać, czy jakby prawo powinno chronić coś tak abstrakcyjnego, niejasnego, labilnego, jak po prostu czyjeś uczucia i emocje. I wtedy, kiedy była cała ta awantura jakby z moją tak, sprawą, z moim procesem, z debilem i tak dalej, to jakby głosy, które mnie najbardziej cieszyły, a które gdzieś tam widziałem w internecie, to były głosy typu pisane przez ludzi, którzy ewidentnie byli jakimiś, no tam, sympatykami Dudy czy partii rządzącej i tak dalej, a to były głosy pisane w takim tonie, no wygłupił się, zachował się jak cham, nie powinien tego robić, ale to, że go ciągają po sądach, to też jest głupota. I to na przykład mnie cieszyło, bo to świadczyło jakby o jakimś takim, powiedzmy, zdrowym rozsądku, nie? Że w tym wszystkim jest jakiś zdroworozsądkowy głos, bo to była sprawa strasznie polaryzująca też, umówmy się, było bardzo łatwo, jeśli się nie cierpi PiS-u i no, ja też nie cierpię PiS-u, inaczej bym tak nie powiedział, ale jeśli... Łatwo było popatrzeć na to w taki sposób polaryzujący, tak? Czyli na przykład, okej, no nie cierpię PiS-u, jestem przeciwko nim, dobra, on nazwał go debilem, jest moim bohaterem, tak? A można było też popatrzeć odwrotnie, dobra, nazwał go debilem, niech go publicznie tam, nie wiem, wybatorzą na Narodowym ku uciesze tłumu. Natomiast też cieszyły mnie jakieś takie pozycje środkowe. Nie wiem, jak to się skończy. Pod koniec września mam mieć apelację. Nie wiem, może być tak, że ta sprawa będzie trwać jeszcze po prostu długo i będzie się tak turlać, obijać pomiędzy instancjami, a może być tak, że już we wrześniu się ostatecznie zakończy. Ja też mam taką ogromną nadzieję, bo i ja mówiłem też o tym podczas, kiedy występowałem w Hejt Parku, że wybuch wojny na Ukrainie, napaść Rosji na Ukrainę bardzo dużo zmieniła, jakby w sensie chociażby może nie naszej polityki, chociaż też to, co się stało po tej napaści, tak my się zachowaliśmy zbiorowo jako społeczeństwo, no, było dla mnie czymś wspaniałym, takim naprawdę takim powodem do dumy. Ale też zmieniły się jakby kwestie priorytetów, że nagle okazało się, że to, że jest jakiś Żulczyk i że on nazwał tam coś, powiedział o prezydencie, że to jest przecież kompletnie nieważna sprawa tak naprawdę, nie? To nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. To jest gdzieś tam tak naprawdę nieistotne. Okej, coś to znaczy w sensie, że mamy w Polsce głupie prawo, coś to znaczy na przykład o tym, jakie są priorytety na przykład dla polskiej prokuratury, ale jakby są rzeczy ważniejsze niż to. I zdecydowanie. I mam nadzieję też, że, no, że sąd apelacyjny też tak pomyśli. Że już nie ma sensu bić tej piany, tak? Po prostu. I kończąc z biciem akurat tej piany, dzisiaj byś nazwał tak prezydenta? Czy on też przeszedł ewolucję? Ale słuchaj, no jeszcze raz, znowu należy to podkreślić, że to, co ja wtedy zrobiłem, było odpowiedzią na jakby konkretne zachowanie i na konkretną rzecz. To nie było tak, że ja poszedłem do łazienki, jak w filmie Rejs, ktoś napisał na ścianie głupi kaowiec. Tylko to była reakcja na to, co zrobił wtedy Duda, czyli na to, że nie pogratulował Bidenowi, prezydentowi elektowi, tak? Natomiast szedł w zaparte, ponieważ bardzo chciał robić interesy dalej z Donaldem Trumpem, bo oni w ogóle mieli wtedy takie, tak im się wtedy wydawało, że kiedy Trump, według nich prezydent im sprzyjający, będzie dalej rządził w Stanach, to jakby oni wtedy osiągną jakieś takie niebywałe partnerstwo, powstanie jakiś Fort Trump i tak dalej. Tylko i niech to będzie puentą do całej tej sytuacji, w takim razie odpowiedzią na twoje pytanie. 2 miesiące temu był gdzieś chyba na Politico wywiad, bodajże, nie chcę powiedzieć teraz czegoś głupiego, ale bodajże był to wywiad z Mattisem, Jamesem Mattisem, czyli sekretarzem obrony za Trumpa. I on, czy nie, z Boltonem, z innym tam tym urzędnikiem, który był taki najbardziej ostry tam tej administracji, on chciał w ogóle wtedy na Koreę Północną chciał atakować i tak dalej, i tak dalej. I on powiedział w wywiadzie dla Politico, że de facto, że Trump podczas drugiej kadencji chciał wyprowadzić Stany Zjednoczone z NATO. Taki miał po prostu plan, który, no, wiadomo, jakie byłyby tego konsekwencje, kto by się najbardziej ucieszył, no byłaby to katastrofa dla całej Europy i tak dalej, i tak dalej. No to niech to będzie odpowiedź na to twoje pytanie, no. Czarne Słońce, masz czapkę z czarnym słońcem, to tytuł twojej powieści sprzed 2–3 lat. Powieści, która dla mnie okazała się niezwykle profetyczna. To jest opowieść, pewnie czytaliście, a jak nie, to w 2 zdaniach opowieść o chłopaku, który jest takim bojówkarzem zaprzedanym ojcu premierowi, który rządzi w autokratycznym, totalnie konserwatywnym, to jest chyba nawet za delikatne określenie, kraju nad Wisłą. I ten chłopak zajmuje się eliminacją ludzi, którzy nie pasują, grup społecznych ludzi. Czyli jest neofaszystą. Neofaszystą, tak, którzy nie pasują do panującego systemu. Ja mam wrażenie, że ktoś bardzo dosłownie potraktował tę lekturę, choć akurat politycy książek chyba nie czytają, i rzeczywiście żyjemy w kraju, w którym politycy eliminują słownie, propagandowo kolejne grupy społeczne, które nie pasują do ich narracji. Masz takie poczucie? Znaczy ja mam poczucie, że przede wszystkim to są jakieś takie, to co się dzieje od lat, to są jakby przede wszystkim próby takiego nienawistnego antagonizowania elektoratu przeciwko jakimś konkretnym, wybranym grupom, mniej lub bardziej abstrakcyjnym. No to do dziś przypomnijmy to inne piękne hasło prezydenta Dudy: LGBT to nie ludzie. Tylko że to jest też tak, że ja mam takie wrażenie, że to... Tam jest trochę ideologów, ale tam też jest przede wszystkim bardzo dużo cyników. Takich podłych, wstrętnych cyników, którzy po prostu liczą na to, że to będzie trwało jak najdłużej, ta cała hossa, i będzie można jak najdłużej okradać spółki Skarbu Państwa i wyprowadzać z nich pieniądze i zakładać spółki, w których sobie zatrudnimy szwagra, żonę, wujka Mietka i tak dalej, że będzie można robić, nie wiem, no, fuzję dwóch wielkich koncernów energetycznych na przykład i z tego powodu na przykład sprzedawać część aktywów za ogromne pieniądze tych spółek i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim to jest to, ale żeby się utrzymać przy tej władzy, trzeba po prostu odpowiednio rozgrywać kampanię wyborczą, tworzyć fikcyjne zagrożenia, przeciwko tym fikcyjnym zagrożeniom motywować po prostu wyborców i grać na ich emocjach i tak dalej. Oczywiście, że tam trochę tych takich fanatyków jest, ale oni, nie wiem, na ile oni nadają ton, tak? Wydaje mi się, że przede wszystkim tam głównie ton nadaje jakiś potworny cynizm i chęć zysku i taka po prostu kompletnie już pozbawiona jakichkolwiek skrupułów pazerność i łapczywość oraz resentyment, też taka potężna siła resentymentu, czyli chęć zniszczenia po prostu pewnych, nazwijmy to, elit i tego na przykład, tego co mamy w Polsce za elity i tego co mamy w Polsce za inteligencję i tego co te elity reprezentują i ten resentyment na przykład w działaniach dotyczących polskiej kultury głównie się odbywa, tak? No ale nie tylko, no, taka taktyka spalonej ziemi. Czyli to się zaczęło od jakiejś takiej mrzonki o wybudowaniu nowego państwa, o zakwestionowaniu jakiegoś porządku okrągłostołowego, o zbudowaniu rzeczywiście takiego państwa sprawiedliwego, które będzie chroniło obywatela, które będzie chroniło go, chroniło jakby interesy tego małego człowieka. Słucham? No nie, nie do końca. To była taka mrzonka, ale bardzo szybko to się jakby zamieniło w to, czym jest teraz. I ta mrzonka też może była tylko jakąś taką fantazją przez chwilę. Także ja tak na to patrzę. Natomiast jeśli chodzi, no ale ta ideologia też jest, nie? Tylko że źródłem tej ideologii, uważam, tej takiej opresji w Polsce jest przede wszystkim Kościół, nie? Katolicki. I to on narzuca tę narrację. On dąży cały czas też po to, żeby zabezpieczyć swoje interesy, ale dąży do jak najsilniejszego mariażu po prostu Kościoła z państwem. Dąży do tego, aby prawo kościelne było jednocześnie prawem państwowym, a biorąc pod uwagę, że wciąż jaką ma siłę po prostu Kościół w polskim społeczeństwie, to co robią ci politycy, wszyscy tak naprawdę od 89 roku, tylko ci po prostu poszli na całość, to jest tak naprawdę to takie całowanie pierścienia, nie? Po to, aby całowanie biskupiego pierścienia, bo jednak potem ten ksiądz wyjdzie w kościele i powie, na kogo głosować, tak? I dlatego z tym kościołem trzeba mniej lub bardziej dealować, no a ci w tym dealowaniu poszli już jakby na całego. Ale tym jakby, jeśli chodzi o taką warstwę ideologiczną, kulturową i tak dalej, no to głównym opresantem jest Kościół, no to oczywiście, że tak, to co robi tam Kaczyński i spółka, czy tak naprawdę wszyscy politycy przed nim, bo nie było takiego, który by się wyłamał, nawet SLD to robiło, to jest po prostu takie, no, klękanie i całowanie pierścienia, no. No polecam, są nagrania, to można zobaczyć w telewizji, wizyty u Rydzyka, nie? Jakby kiedy wszyscy na nim, tak jak to jest wszystko, to wygląda jak taki początek Ojca Chrzestnego, nie? Ale to był dla ciebie pierwowzór Ojca Premiera? Inspiracja? To było takie nawiązanie, to był taki żart. Ja uważam, że, no, że Rydzyk gdzieś tam w pewien taki pokrętny sposób jest taką fascynującą postacią i on zasługuje na pewno na to, żeby już są o nim książki, ale zasługuje też na pewno na jakąś fikcję, na jakiś serial, na jakiś film, na jakąś opowieść, która opowie w ogóle jego drogę życiową, jego całą taką karierę, historię, no bo to jest niesamowite. No, człowiek znikąd, jakiś Niemiec, jakiś zakonnik tutaj poznaje jakąś charyzmatyczkę, która po prostu ma widzenia, ta charyzmatyczka daje mu na budowę masztu, potem to Radio Maryja zaczyna nadawać, najpierw z Kaukazu, w ogóle to są strasznie ciekawe historie, w które ja nie zagłębiam się, bo mam za małą wiedzę, są na pewno ludzie, którzy mają dużo większą, ale jest to fascynująca historia. Natomiast Czarne Słońce, jeśli już gadamy o tej książce, no to ona jest taką trochę satyrą i kiedy ją pisałem, to miała być książką taką bardzo celowo przegiętą, bardzo taką celowo taką bezpardonową. Zresztą wielu ludzi też na tę książkę się tak, nie wiem czy oburzyło, ale tak potraktowało ją z takim w ogóle lekkim tak odrzuceniem, takim, no, że wypada pisać taką książkę, no bo ona też rzeczywiście jest taka, nie wiem, no, był kiedyś taki komiks, ktoś bardzo słusznie, bardzo fajnie zauważył, był kiedyś taki komiks Lobo. Jak ktoś zna Lobo, to mniej więcej wie, o co chodzi, więc to jest taki literacki ekwiwalent po prostu komiksu z Lobo, więc ona jest taka totalnie wulgarna, momentami przaśna, krwawa, brutalna i tak dalej, i tak dalej. Ale z biegiem czasu, bo też kiedy zaczęły kolejne wydarzenia się dziać, ostatnich lat, zwłaszcza kryzys uchodźczy. Ja nie chcę teraz, broń Boże, z siebie robić żadnego Nostradamusa, po prostu tak wychodzi. Może nie powinienem przestać pisać, albo powinienem pisać same takie fajne, miłe książki, w których świeci słońce i, prawda, miłe zwierzątka, prawda, się ze sobą przyjaźnią, tak? No bo... To jeszcze takie nie napisałeś chyba. Może na starość. Ale z satyry zrobiła się to książka taka rzeczywiście, no, bardzo bliska rzeczywistości, niebezpiecznie bliska rzeczywistości. A może ona od początku miała taka być, bo może tak naprawdę w literaturze też ktoś to kiedyś powiedział, chyba Bret Easton Ellis, autor American Psycho, że jeśli chcesz zwrócić na coś uwagę w literaturze, na coś, co jest obok ciebie, na coś, co widzisz w świecie, który cię otacza, to musisz trochę to wyolbrzymić, musisz trochę tak to rozciągnąć, jak taką gumę do rzucia, jak masz w buzi, to tak po prostu zrobić z niej taką linię, wtedy, żeby to było bardziej widoczne i przez to, że to będzie bardziej widoczne, narysowane ostrzejszą taką kreską, to wtedy stanie się to bardziej czytelne, nie? Znaczy, ta książka rzeczywiście wyprzedziła ten moment, w którym jesteśmy, począwszy od bohatera, fanatyka zmanipulowanego przez polityków po to, co dzieje się na granicy. To rzeczywiście wszystko w tej książce jest. Ja ją na nowo przeczytałam i zupełnie inaczej się ją czyta. Ale przejdźmy do informacji zwrotnej. To jest twoja ostatnia książka, najnowsza, według mnie, przynajmniej dla mnie, najbliższa, bo opowiada o alkoholizmie, o alkoholiku, który był wziętym muzykiem, ale teraz tylko odcina kupony, a właściwie tantiemy i pieniądze i żyje z inwestycji w nieruchomości. I tu się kłania reprywatyzacja drapieżna i krwawa. I tak jak gdzieś powiedziałeś, to jest książka o alkoholizmie i zarazem o Polsce. I wszystkie stany, które przynależą do tego, co przeżywa alkoholik, opisałeś to niezwykle realistycznie. Też nie ukrywasz, że dużo zawarłeś tam tego, co sam przeżyłeś. No, wszystko to pasuje do tego, w jakiej żyjemy rzeczywistości, czyli bycie na głodzie, kac, mylne wyobrażenie o sobie, takie kłamstwo, iluzja, w której się poruszamy. Opowiedz trochę o tym, jak ta metafora picia, a właściwie realizm picia i to, co z tego wynika dla nas, dla kolejnych pokoleń, przekłada się na rzeczywistość, na Polskę. Znaczy to, historia tej książki jest taka, informacji zwrotnej. Wzięło się to stąd. Jakieś 8 czy 9 lat temu, miałem wtedy lat 30-31, jakby zacząłem mieć już bardzo poważne problemy z używkami, nie? Z piciem, z ćpaniem. I zaczęło to kompletnie jakby gdzieś tam, jak to się mówi, stałem się bezbronny i bezwolny, jak potem się mówi na przykład na A, stałem się bezbronny i bezwolny względem nałogu. Zacząłem strasznie dużo chlałem i doszło to do momentu, w którym na przykład już uniemożliwiało mi to pracę na przykład. Uniemożliwiało mi to jakieś takie normalne funkcjonowanie, a przede wszystkim zacząłem potwornie źle się czuć. I to nawet nie miałem na myśli czegoś takiego, że tam, nie wiem, bolała mnie głowa, czy tam brzuch i tak dalej, tylko zacząłem się potwornie źle czuć na takim poziomie, na jakimś takim emocjonalnym, jakimś takim duchowym, nie? No byłem, nie wiem, z perspektywy czasu, czy ja nie byłem bliski po prostu odebrania sobie życia na przykład wtedy, nie? Bo był to naprawdę jakiś taki... To już nie chodziło o takie rzeczy, typu jak to się kojarzy, bycie na dnie, no bo nie wiem, miałem jeszcze swoje mieszkanie, żyłem w nim i tak dalej, jakoś tam się jeszcze utrzymywałem, ale chodzi o taki po prostu no, stan ducha. No i wtedy jakby szukałem dla siebie ratunku i poszedłem na terapię uzależnień, kiedy jeszcze idąc tam, mnie tam po prostu zaprowadzono, mnie tam popchnięto. To jestem tym rzadkim przypadkiem, któremu bliscy zaczęli mówić, że musisz się leczyć, a ja się posłuchałem. Ale ja się posłuchałem nawet nie dlatego, że mi się jeszcze wtedy wydawało na początku, że jestem uzależniony, tylko po prostu ja chciałem zrobić cokolwiek, żeby poczuć się lepiej. I wylądowałem na terapii uzależnień. I w trakcie tego zrozumiałem rzeczywiście, że jestem osobą uzależnioną. I siedząc na tej terapii, łącznie na niej byłem 5 lat, to siedząc w tej terapii gdzieś tam na wysokości drugiego, trzeciego roku, poza całą tą pracą i całym tym ogromnym procesem, który się przechodzi, tak, bo to rzeczywiście nagle jest, no jest to coś takiego bardzo zmieniającego życie, chociażby na takim poziomie, że kiedy przychodzi się na terapię, to terapeuta ci mówi, no wyście się zatrzymali, na przykład jeśli chodzi o wasz rozwój taki emocjonalny, to wyście się zatrzymali w momencie, kiedy zaczęliście pić, nie? Jakby i tyle macie lat w środku. Więc kiedy Kuba, ty zacząłeś pić alkohol? Ile miałeś lat, jak zrozumiałeś, że alkohol jest czymś, co może być dla ciebie czymś w rodzaju ulgi, nie? No to, nie wiem, 13? Okej, więc w środku tak naprawdę masz 13 lat. Proszę bardzo. I to jest taka zmiana dosyć duża, że siedzisz, masz lat 30, 40, 50 i nagle się okazuje, że w środku, jeśli chodzi o pewne jakieś twoje mechanizmy, masz 13, 14. Ale też siedząc na tej terapii nagle doszedłem do wniosku, że kurczę, ja wtedy pisałem Ślepnąc od świateł, potem wydałem Ślepnąc od świateł i jakby to wszystko działo się jakby w trakcie tego procesu terapeutycznego. I wtedy jakby zrozumiałem, że poza wszystkim no to kurde, ja nie mogę zmarnować tak dobrego materiału, jak to, że tu jestem i tu, że to przeżywam i że jestem w tym procesie, że jest to niebywale dobry materiał pisarski. Co więcej, ci moi koledzy i koleżanki też jakby w pewnym momencie to już nawet zrobiło się takim tematem żartów, nie? Kiedy tam napiszesz o nas książkę, i tak dalej, i tak dalej. Pisarz, kiedy napiszesz o nas książkę, będzie fajnie i tak dalej. No ja w końcu... I potem, na przykład jak wyszła Informacja zwrotna, to ja już parę lat tam nie chodziłem, ale oni dalej tam tworzą tę grupę. Ja ich wszystkich zaprosiłem i powiedziałem im na premierze, no proszę bardzo, napisałem o was książkę, tak jak mi truliście dupę przez te parę lat. Miłej lektury. I jaką dostałeś Informację zwrotną? Bardzo im się to wszystkim podobało. Zwłaszcza mojej terapeutce Marysi, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Pamiętam, jak dostałem od niej wiadomość na Messengerze. W końcu ktoś napisał taką naprawdę fajną książką życiową o tym uzależnieniu, a nie jakiś ten bełkot typu Pilcha, typu Jerzy Pilch. To Marysi słowa, nie moje. No i tak, ale i stąd się wzięła książka, ale też stąd się wziął podcast, tak? Co ćpać po odwyku. Książka od podcastu różni się tym, że książka jest fikcją, której wymyślam jakiegoś bohatera i staram się go tam jak najwiarygodniej opowiedzieć też ze względu na jakieś swoje, biorąc pod uwagę swoje doświadczenia, a w podcaście Co ćpać po odwyku, który nagraliśmy z Julkiem Strachotą, mówię o swoich doświadczeniach, nie? O swoich własnych. Tylko tak naprawdę, to jeszcze pozwolę sobie powiedzieć parę zdań, że wiesz co, w tym wszystkim, teraz jak na to patrzę z perspektywy czasu, w tym, co próbowałem zrobić tą książką, w tym, co próbowaliśmy zrobić tym podcastem, co wydaje mi się, że się udało. No kurczę, no podcast był tam przez chwilę w pierwszej tam dziesiątce najpopularniejszych podcastów w Polsce na podstawie Siemasz. Na podstawie książki teraz powstaje serial dla Netflixa, czyli jest okej, tak? Ale tak naprawdę pod spodem tego wszystkiego najważniejsze jest pytanie, moim zdaniem, dlaczego w ogóle ludzie się uzależniają? Dlaczego to się dzieje, nie? Dlaczego ludzie jakby uzależniają się od alkoholu, od dragów, od hazardu, od seksu, od mnóstwa innych czynności, które noszą ze sobą taki... wywołują zachowania uzależnieniowe. I odpowiedź na to pytanie jest bardzo ciekawa, bo i ja też potrzebowałem parę lat, żeby ją zrozumieć, potrzebowałem trochę poczytać, potrzebowałem popatrzeć w stronę samego siebie i tak dalej. Bo są na ten temat różne teorie, tak? Niektórzy twierdzą, że ludzie się uzależniają na takiej samej zasadzie, bo nie uważają, bo są jacyś lekkomyślni, bo są jacyś głupi, nie? Na zasadzie głupiś, boś biedny, biednyś, boś głupi, nie? Napytałeś se krzywdy, zbyt dobrze się bawiłeś, nie uważałeś, to się uzależniłeś. Popadłeś w złe towarzystwo, no to się uzależniłeś, nie? Czyli jakby to jakaś była po prostu odpowiedzialność, ciąży na tobie jakaś taka odpowiedzialność, żeby mieć zdrowe, dobre życie, to jest twój problem. Jeśli to rozwalisz, to jakby, jeśli to spieprzyłeś, no to cóż, na własną takie podejście z braku lepszego określenia, nazwijmy je lipkowym, nie? W cudzysłowie. Jest też podejście, teoria tak zwana genetyczna, że uzależnienie jest czymś, co jest przenoszone przez jakieś geny. Że na przykład jeśli urodziłaś się w rodzinie, w której pito, w której brano alkohol, no to jakby dostałaś jakby ten gen i po prostu jesteś zdeterminowana tak naprawdę przez swoje DNA i też nie masz na to wpływu. Co też jest takim podejściem, po pierwsze nie ma na to żadnych naukowych dowodów, bo nie odkryto de facto żadnego genu, który byłby odpowiedzialny za alkoholizm, albo za narkomanię, albo za hazard i tak dalej. Tylko to też jest o takim znowu, to jest w drugą stronę, to jest drugi biegun, nie? Czyli tak naprawdę nie ponosisz żadnej odpowiedzialności, jesteś na to skazany w jakiejś ślepej loterii genowej. A prawda tak naprawdę jest gdzieś tam zupełnie inna. I zrobiono kiedyś taki eksperyment. Zrobiono go bodajże w latach 80. I ten eksperyment opisuje Johan Hari w swojej książce Ścigając krzyk, którą bardzo mocno wszystkim polecam. I w latach bodajże, nie chcę skłamać, to były chyba lata 80. albo 90. Grupa naukowców w Kanadzie zaczęła się zastanawiać nad czymś takim, kiedy w ogóle był szczyt wojny z narkotykami, była epidemia kraku i tak dalej, był szczyt zachorowań na AIDS. I uzależnienie od twardych narkotyków było takim ogromnym problemem społecznym. I ludzie zaczęli się zastanawiać, naukowcy, zaraz. Bo są różne parametry różnych używek, na ile one są uzależniające i można to łatwo dosyć obliczyć, zrobić próbę i powiedzieć tak, ile osób z tych, które raz spróbowały danej używki, potem są od niej uzależnione, są takimi chronicznymi po prostu nałogowcami, nie? No i najwyższy parametr tam ma chyba nikotyna, to jest tam 50%, że 50% z tych ludzi, którzy chociaż raz zapalili papierosa, będą potem palić. Potem są opiaty właśnie, czyli heroina, jakby morfina i tak dalej, potem jest alkohol, potem jest kokaina i tak dalej. Ale właśnie nad tymi opiatami zaczęli się ci lekarze zastanawiać. No i zaraz, jak to jest? Jakby, okej, są ludzie, heroina strasznie szybko, w bardzo silny sposób uzależnia, ma też bardzo okropne syndromy odstawienne, opiaty mają, więc ludzie też na przykład tkwią w uzależnieniu, bo się boją tych objawów potem chorobowych po odstawieniu, które się wiążą ze strasznym cierpieniem. I uzależnienie jest bardzo gwałtowne, bardzo szybko następuje i tak dalej. Tylko dlaczego, kiedy masz na przykład ludzi na oddziałach paliatywnych, nie? Którzy na przykład chorują na raka, i którzy dostają na przykład leki typu fentanyl, które są 1000 razy mocniejsze od heroiny. To dlaczego ci ludzie, kiedy na przykład wychodzą ze szpitala i kończą swoje leczenie, nie są uzależnieni, nie mają tych objawów odstawiennych. Nie ma przypadku człowieka, nie ma bardzo mało, jest jakaś minimalna ilość przypadków ludzi, którzy weszli w uzależnienie od opiatów po leczeniu szpitalnym, kiedy te opiaty były im podawane w ramach przeciwbólowo. I zrobiono taki eksperyment ze szczurami, że wzięto szczury i włożono je, słuchaj, do takiej... Zaczęto szczurom podawać opiaty zwierzętom i w jednym takim laboratorium trzymano te szczury w osobnych klatkach, nie? Że każdy szczur był w jakimś tam osobnym boksie i dostawał opiaty w takim słodkim syropie, który było wiadomo, że te szczury w ogóle tam aktywuje zapachowo, że je kręci, że jest dla nich smaczny i tak dalej. I wszystkie te szczury bardzo szybko się uzależniły od tych opiatów i miały bardzo szybko objawy potem odstawienne, nie? Mózgi ssaków wszystkie do siebie są tak naprawdę bardzo podobne, więc nie ma tutaj... Ten obwód odpowiedzialny za uzależnienie w ogóle w mózgu jest... Za ten nagrodę i kary jest taki sam u ludzi, u szczurów, u psów i to nie ma żadnej różnicy. Tylko tam mózg jest mniejszy lub większy, ale obwód jest ten sam. No ale ci naukowcy tak pomyśleli sobie, no dobra, a spróbujmy zrobić coś takiego. I zbudowali tym szczurom taką ogromną klatkę, w której te szczury mogły być wszystkie razem, w której one miały bardzo dużo zabawek, miały bardzo dużo jedzenia, miały różne tam takie rzeczy, które sprawiły, że mogły się tam ze sobą w ogóle fajnie jakoś szczurzyć. Ta klatka była od środka pomalowana na taki w ogóle bardzo taki kolor, który też było wiadomo, że one lubią, że na nie dobrze działa, że je uspokaja i tak dalej. I też zainstalowano tam te pojemniki z opiatami. I żaden z tych szczurów się nie uzależni. I jaki jest wniosek z tego eksperymentu, nie? Bardzo ciekawy. Mianowicie, że te szczury, które były same, były odizolowane od innych zwierząt, były w strasznym stresie, w strasznym jakby takim cierpieniu, chociażby z tego powodu, że nie są w grupie, nie? Że są odizolowane. I te opiaty były dla nich czymś w rodzaju ulgi. Te szczury same się leczyły tymi opiatami, nie? Więc osoba uzależniona, już przechodząc do konkretu, bo potem tych eksperymentów i badań było bardzo dużo. Osoba uzależniona uzależnia się dlatego, ponieważ próbuje się sama leczyć. A z czego ona próbuje się sama leczyć? Próbuje się sama leczyć z cierpienia psychicznego i ze stresu, z lęku, który sama przeżywa. A podstawą tego lęku, podstawą tego cierpienia jest odizolowanie w jakimś sensie od innych ludzi. Odizolowanie mentalne, odizolowanie jakieś duchowe, odizolowanie, które ma często miejsce w jakimś wczesnym dzieciństwie. Odizolowanie, które ma źródło w traumie. Oczywiście nie każdy przeżywa taką traumę, bo my lubimy robić taką gradację, nie? Traumy. Owszem, że są ludzie, którzy przeżywają rzeczy absolutnie koszmarne, których nikt nie powinien nigdy przeżyć. Ale są też ludzie, u których ta trauma nie była taka oczywista. Nie była taka jakby zero-jedynkowa. Są ludzie, o których moglibyśmy powiedzieć, no zaraz, ale o co ci chodzi? Miałeś dobry dom, kochających rodziców i tak dalej, i tak dalej. Ale... Fakt jest taki, że ludzie cierpią i cierpienie nie jest taką jakby mierzalnym fizycznym parametrem. Cierpienie to nie jest ciepło czy grawitacja, że można mierzyć je na skali, nie? Cierpienie po prostu jest. I źródłem cierpienia, skutkiem cierpienia jest właśnie uzależnienie. Uzależnienie jako szukanie ulgi. Więc dla mnie to, że ja jestem, ja jestem z dobrego domu, moi rodzice bardzo mnie kochali, jakby nie spotkało mnie w moim dzieciństwie czy w moim procesie nic takiego ewidentnie krzywdzącego ani trudnego. Ale jednak jestem człowiekiem, któremu całe życie z różnych powodów było trudno, nie? I I w momencie, kiedy ja sobie zorientowałem się sam, że ja po prostu szukałem jakiejś ulgi w tym i że dlatego w ogóle ludzie to robią, bo szukają ulgi, bo chcą, żeby było im łatwiej. Było to dla mnie jakimś takim olśnieniem, taką rewelacją. I z tego się wzięła ta książka. I z tego się wziął ten podcast. I opowiadając gdzieś tam odlegle na to pytanie, jaki to na przykład ma związek z Polską, z byciem w Polsce i tak dalej. No, życie w Polsce jest trudne, tak? Ogólnie życie jest trudne, ale życie w Polsce, w kraju, w którym wciąż jakby jest na przykład bardzo aktywna tak zwana trauma wojenna, nie? W kraju, którym gdzieś w ogóle wdrukowane integralnie w taką jakby jakąś taką zbiorową podświadomość jest takie wielkie poczucie niepewności, nie? No bo idziesz do szkoły i czego cię uczą w szkole o historii Polski? Że prędzej czy później, dobra, wszystko fajnie, ale prędzej czy później ktoś tu wjedzie, najpewniej Ruscy i wszystko tutaj po prostu zamiotą do spodu. Bo taka jest Polska, jest w takim miejscu, taki jest cykl historyczny. Teraz już zaczynam snuć może jakieś takie odległe rozważania, ale być może to takie na najgłębszym poziomie poczucie niepewności, poczucie jakiegoś takiego lęku, który my mamy w ogóle wdrukowany z samego faktu bycia, nie wiem, Polakiem, też ma tu jakąś po prostu rolę i tak dalej. Ale to było dla mnie największe takie olśnienie, nie? Kiedy zrozumiałem, że to nie jest decyzja na zasadzie, okej, teraz będę głupi i się uzależnię. Ani to nie są jakieś geny, które ja po kimś odziedziczyłem, ani to nie jest jakiś niejasny splot okoliczności, tylko to jest po prostu to, że ja szukałem ulgi, nie chciałem czuć jakiegoś bólu. A zobaczyłem, że kiedy rozmawialiśmy z Gośką Halber w podcaście, ona powiedziała coś takiego, że pamiętam jak miałam 14 lat i poszłam i wypiłam pierwsze piwo i poczułam nagle coś takiego, aha, to tak się ludzie normalni czują. No i w momencie, kiedy masz to, kiedy wydaje mi się, że tu jest pies pogrzebany, że kiedy ktoś wypije pierwsze piwo i trochę mu się zakręci w głowie, to okej, ale kiedy ktoś wypije pierwsze piwo i ma takie uczucie, aha, okej, dobra, to tak się czują normalni ludzie, to wtedy już zaczyna być problem. Ja pytając o to przełożenie alkoholizmu, które opisujesz, tego ciężkiego alkoholizmu, chciałam cię zapytać tak naprawdę o dotknięcie, o to, jakie spustoszenie sieje alkoholik w swojej rodzinie, wśród swoich bliskich. Ja sama jestem DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika, dlatego ta książka była dla mnie tak przejmująca, bo zobaczyłam, przypomniałam sobie te lęki, te neurozy, ten strach, w jakim stanie ten najbliższy wróci do domu, co nas spotka. I później zrozumiałam, jak wiele teraz, w wieku przedstarczym tak naprawdę, widzę, ile we mnie z tamtego dziecka zostało, z jego lęków, z jego traum, z jego obaw. A my, jak tu siedzimy wszyscy, podejrzewam, że każdy z nas zetknął się z takim doświadczeniem. Jeżeli nie wśród najbliższych, to miał kolegę, który to przeżywał w domu, albo wujka, albo... No w każdym razie w Polsce właściwie nie znam osoby, która nie miałaby styku z alkoholizmem i to musi się przełożyć na jakąś traumę. To na pewno się przekłada na to, jacy jesteśmy. Znaczy, my na przykład jak byliśmy strasznie zdziwieni sukcesem naszego podcastu, ponieważ myśmy myśleli, że to jest po prostu picie w Polsce, czy alkoholizm w Polsce, czy współuzależnienie w Polsce to jest niszowy temat, nie? A to byliście odklejeni, słuchaj. No i to zdziwienie było aż zabawne. Nie, no oczywiście, że osoba uzależniona i tak jak mój bohater w książce wyrządza ból innym ludziom i krzywdzi innych ludzi. Niszczy ich, bo jest chory, nie? Ale to jakby, bo to też jest tak, bo ludzie jak słyszą, on jest chory, to w słowie chory od razu słyszą jakieś usprawiedliwienie. Nie, to nie jest żadne usprawiedliwienie, to jest stwierdzenie faktu, bo jest chory na taką straszną chorobę, tak samo jakby był chory na, nie wiem, schizofrenię. Jest przede wszystkim chory na chorobę, która jakby totalnie, jakby za większość sprawia, że większość jego odruchów, większość jego reakcji staje się automatyczna, nie? Jest po prostu jakby, ma moment taki, w którym u osoby uzależnionej czynnej, moment, w którym między przerwa taka, między bodźcem a reakcją, nie? Podczas której możesz się w ogóle jakby zastanowić nad tym, jak zareagujesz na dany bodziec, ta przerwa praktycznie nie istnieje. Jest taka. I z tego to wynika, to ogromne cierpienie, którego doświadczają wszyscy ludzie uzależnieni, no bo dla człowieka uzależnionego nic nie ma jakiegokolwiek znaczenia poza jakby chwilową kompensacją tego uzależnienia, nie? I to jest... Ja współczuję każdemu, kto musi z tym... Ja dużo bardziej współczuję ludziom, którzy muszą to w swoim codziennym życiu obrabiać, nawet niż tym ludziom chorym. No tak, bo chory się może, tak jak mówiłeś, zrelaksować, dać sobie ulgę, a ty będąc przy tym, no tylko cierpisz i odbierasz jego cierpienie. Słuchajcie, przychodzi czas też waszych pytań, więc zapraszamy oczywiście. Ja jeszcze chciałam cię zapytać o Warszawę, bo Warszawa jest bohaterką na równi innych bohaterów, Ślepnąc od świateł, ale jest też bohaterką w Informacji zwrotnej. No, to są dwa różne miasta jednak, obydwa są w jakiś sposób przerażające, ale w Ślepnąc od świateł jest jakaś jeszcze mgiełka urody, blasku, chociaż potwornego, to jednak ten blask jest. W swojej późniejszej książce Warszawę przedstawiasz już jako takie miasto szare, zajechane przez chciwość, przez wszystkie najgorsze uczucia. Warszawa się zmieniła, ty się zmieniłeś, jak ją widzisz teraz? Myślę, że to jest... Poznałem Warszawę z różnych stron jako miasto. Mieszkam w nim od lat 14 już teraz, czyli mnóstwo czasu, bo sprowadziłem się tam w 2008, mamy 2022, równo 14 lat teraz minęło, nie? Kawał mojego życia, nie? Jak się wprowadziłem do Warszawy, miałem lat 24-25, teraz jestem tuż przed 40. Nie wiem, czy to jest ten wiek przedstarczy, o którym mówisz. Swoją drogą, takie bardzo, bardzo pesymistyczne jest to określenie. Ja mówię o swoim wieku, wiesz, a ja jestem, mam 50 lat, 52 lata, no to już jest przedstarczy. Daj spokój w ogóle, co to jest 52 lat. Dziękuję. Mój trener ma 65 lat, Zbyszek, pozdrawiam go serdecznie, i bierze tam 150 w martwym ciągu i nawet się nie poci. No to Zbyszek, idę do ciebie w takim razie. Tak. I mówi, że czuje się jakby najlepiej i najmłodziej w całym swoim dotychczasowym życiu w tym momencie. I myślę, że nie ściemnia. Także to w ogóle co to jest. Warszawa, wiesz, no bo to jest o tym, dla mnie to jest taka lekcja, przez to, że przeżyłem w tym mieście bardzo dużo i gdzieś tam odbyłem jakąś taką swoją małą podróż, trochę od mroku do światła. No to też nie znaczy, że w tym było na początku jakoś jednoznacznie strasznie, a teraz też jest jednoznacznie kolorowo, ale jakoś odbyłem taką tę podróż jakąś ku jakiemuś, nie wiem jak to nazwać, względnemu wyzwoleniu i tak dalej, ale to też jest o tym, że nic nie jest czarno-białe i każde miejsce ma w sobie bardzo dużo różnych warstw i bardzo różnych aspektów, a Warszawa jest bardzo wieloraka, ale też no jak każdy, oczywiście, że no to fenomen Ślepnąc od świateł polegał na tym, że gdzieś dotknął czegoś takiego mrocznego, wibrującego takiego serca tego miasta, czegoś, co jest pod jego spodem, jakiejś jego tajemnicy. I to okazało się dla ludzi niebywale jakoś tam pociągające i dla mnie też było i ciekawe, ale Warszawa jest przeróżna. No, Warszawa jest bardzo, bardzo ciekawym miejscem, i w którym zderza się bardzo dużo jakby w ogóle i ludzi, i narracji, i wątków, i jakiejś takiej, nie wiem, też swoiście pojmowanej polskości i tak dalej. No, jest to trochę taka stolica wschodu w tym momencie, można powiedzieć. Nie wiem, no, miejsce, w którym to jest to takie miejsce, w którym jakby wschód zamienia się w zachód bardzo i to jest w nim bardzo, bardzo ciekawe. No, Informacja zwrotna też się dzieje w Warszawie. Wydaje mi się, że nie jest to ostatnia ostatnia książka, która będzie działa się w tym mieście. Ja czuję się już z Warszawy, czuję się osobą z Warszawy, czuję się warszawiakiem, trochę nawet na przekór tym, którzy uważają, że żeby właśnie tym takim, którzy uważają, żeby czuć się warszawiakiem, to trzeba mieć, nie wiem, dziadka, który walczył w powstaniu, albo pradziadka, który tam dorożką po Nowym Świecie jeździł i tak dalej. Ja uważam, że to jest w ogóle nieprawda i że każdy ma prawo do budowania jakiejś swojej tożsamości. Ja się czuję mieszkańcem Warszawy i tyle. Super. Oddajemy głos. Bardzo proszę. Cześć. Rafał z Tychów. Cześć. Sewa Bełkot. Zastanawiałeś się, czemu tu jesteśmy. No to odpowiedź prosta. Kultura. Myślę, że człowiek odróżnia się tym od zwierzęta, że no po prostu chce chłonąć różne doznania. No, jesteśmy tutaj. Także przede wszystkim na dzień dobry. Witamy Cię. Dziękujemy. Cześć. Dzięki, bardzo mi miło. Pytanie związane z miejscem, w którym jesteśmy, czyli festiwal muzyczny. Jakiej muzyczki słuchasz? To jest pierwsze. Drugie, jak tworzysz? Czy tworzysz spontanicznie? Czy masz już jakiś plan spisany? I trzecie pytanie to jest takie, no to już tu poruszyłeś, o egzystencję, czyli czy próbowałeś sobie wytłumaczyć, dlaczego są na tyle złe osoby na świecie, które robią rzeczy takie, które w tej chwili się dzieją? Mimo tego, że jednak większość ludzi jest pozytywnie nastawionych. To ja zacznę, wiesz co, może, znaczy jeśli chodzi, zadałeś trzy ogromne pytania. Najgorsze jest to o muzykę, bo dla mnie muzyka jest strasznie ważna i słucham jej ogromnej ilości i może też nawet traktuję ją trochę nałogowo, na pewno kupowanie płyt. Ja nawet specjalnie ostatnio, wiesz co, zrobiłem taką playlistę na Spotify'u. Jeśli używasz Spotify'a, to ona jest tam ogólnodostępna. Jak piszesz Żulczyk, wyszukiwarkę, to ci wyskoczy taka moja playlista, którą ja cały czas jakby update'uję o nowe rzeczy, dokładam tam nową muzykę i mniej więcej na tej playliście, która trwa już chyba tam kilkadziesiąt godzin, można sobie zobaczyć, czego ja mniej więcej słucham i ogólnie, i w danym momencie. Także niech to będzie trochę... To tu zamknijmy ten temat, ponieważ to ja potrzebowałbym jeszcze 2 godzin, jeśli miałbym z tobą zacząć mówić o muzyce. Jeśli chodzi o drugie twoje pytanie, to wiesz co, no dla mnie pisanie książek, scenariuszy, czasami innych tekstów i tak dalej, to jest moja codzienna praca, więc ja muszę po prostu pracować codziennie. I żeby dowieść, skończyć tak duży projekt, jak na przykład jakiś, nie wiem, scenariusz serialu, bo ja głównie piszę dla telewizji, albo, nie wiem, właśnie powieść, no to ja muszę pracować codziennie od poniedziałku do piątku, albo czasami nawet i w weekendy. Staram się pracować mniej więcej w takich godzinach, jak ludzie chodzą do pracy, czyli, nie wiem, tam od 9, 10 do tam 17, 18. Do tego dochodzi jeszcze tak zwana obsługa pracy, czyli maile, telefony i tak dalej. Jest to totalna proza życia, tak? Nie ma tutaj nic związanego z jakimkolwiek natchnieniem, ekstrawagancją, jakimiś po prostu, wiesz, kurczę, rytualnością i tak dalej. To jest po prostu everyday job od rana do wieczora i przed komputerem i tyle. No, czasami jak ta praca taka scenariuszowa, bardziej są inni ludzie w to zaangażowani, dlatego czasami trzeba wyjść się z kimś, spotkać, dlatego posiedzieć w jakimś zespole, coś powymyślać. I tyle. Pytanie twoje trzecie, które wydaje mi się jest najbardziej tak do mnie dotknęło i mnie trafiło. Czemu są źli ludzie, tak? Pomimo wszystko, że wszyscy gdzieś tam jesteśmy bardzo dobrze nastawieni. Słuchaj, ja ci powiem tak, to jest, moim zdaniem to jest też coś, nad czym ja się wielokrotnie zastanawiam. A odpowiem ci tak, że tak naprawdę pytanie, odpowiedź, prawdziwa odpowiedź na to pytanie może wydać ci się trochę dziwna i może przewrotna, ale ja na przykład od paru lat interesuję się buddyzmem, praktykuję go i tak dalej. I gdzieś w tych naukach buddyjskich w pewnym momencie znalazłem dla siebie takie coś, taką prawdę. Ale ona nie jest związana stricte z buddyzmem, to co teraz powiem. To nie jest jakiś dogmat tej religii, ani nic takiego. Ale jest to coś, co trochę wyrasta z tych nauk, coś, co w nich jakby znalazłem. I jest to taki fakt, taki ciekawy fakt o człowieku. I to jest fakt, którego ci nie powie ani TVP, ani TVN, ani Gazeta Wyborcza, ani Do Rzeczy, bo ten fakt tak naprawdę dla nas wszystkich jest dosyć niewygodny, nie? A brzmi on następująco. Owszem, są ludzie, którzy nam wydają się źli, nie? Na przykład są to ludzie, którzy na przykład wierzą w jakieś rzeczy, które mają jakąś takie ideologie, które są trochę zwietrzałe, które coraz mniej przystają do rzeczywistości na przykład społecznej, próbują forsować to na innych ludziach i na przykład kiedy dochodzą do takiego momentu, że mają jakiś realny wpływ na prawodawstwo, zaczynają krzywdzić innych ludzi w ten sposób, tak? Są też ludzie, którzy wydają nam się źli, bo po prostu się z nami nie zgadzają, bo wierzą w coś innego niż my, bo porządek, który wyznają świata, może nam się wydać zagrożeniem. Są też ludzie, którzy są naprawdę źli, nie? Są ludzie, którzy dokonują jakby ze świadomością i z cynizmem dla zysku albo z jakiegoś resentymentu, albo dokonują takich okropieństw, że zasadne zaczyna być w ogóle zastanawianie się, czy ci ludzie sami w ogóle mają jakby prawo żyć, czy powinni żyć, bo dokonują tak strasznych zbrodni, nie? Chociażby to, co ostatnio, pierwszy przykład z brzegu, to, co ostatnio działo się w Buczy, tak? I ci wszyscy ludzie istnieją. Istnieją ludzie, którzy wydają nam się źli i potrafimy to logicznie uargumentować. I istnieją ludzie nawet, którzy są bezsprzecznie, obiektywnie źli, nie? I których musimy za wszelką cenę powstrzymać, bo dopuszczają się strasznych zbrodni. Ale jest jeden taki poziom, nie? Bardzo głęboko, ale on jest, na którym stety bądź niestety wszyscy jesteśmy tacy sami. I poziom, na którym nie ma żadnego wy, nie? Jest poziom, na którym jesteśmy tylko my. Czyli bezwłose, dwunożne, dosyć zdezorientowane możliwościami własnego mózgu małpy, które siedzą sobie na takiej po prostu planecie, gdzieś tam przy olbrzymim zakątku kosmosu, które wciąż nie do końca wiedzą, jak się tu znalazły, a nawet jeśli potrafią mniej więcej odwzorować ten proces, to nie wiedzą dlaczego, które są dosyć wciąż przerażone samym faktem egzystowania, który jest dosyć czymś momentami bardzo trudnym i bardzo absurdalnym i czymś, czemu bardzo trudno jest czasami nadać w ogóle sens. Ale pod tym kątem, tym, że tu jesteśmy, że się urodzimy, że wszyscy umrzemy, że wszyscy tak samo nie wiemy, co się stanie po tym, kiedy umrzemy i nigdy się nie dowiemy, nie? Dopóki tego nie doświadczymy. Ale też nie wiemy, czy cokolwiek przeżyje to doświadczenie, aby tego doświadczyć, nie? I to wszystko jest strasznie trudne. I wszyscy gdzieś tam, na tym poziomie, nieważne, czy jesteśmy dobrzy, czy jesteśmy źli, albo którą pozycję jakby w ogóle za jak dobrych albo za jak złych się uważamy, wszyscy jesteśmy tak naprawdę w tym samym punkcie startu i wszyscy jesteśmy w tym samym punkcie końca, nie? I wszyscy mamy mniej więcej te same narzędzia, aby jakby czynić dobro. Jakby kiedy mówię czynić dobro, mam na myśli dokładnie zwracać uwagę na jakby innych ludzi poza sobą. To jest moja definicja czynienia dobra. Mi samemu to często jakby dosyć słabo wychodzi, zwracanie uwagi na innych ludzi poza mną, ale powiedzmy, że czasami się staram, raz mi wychodzi, raz nie. Ale jest ten poziom, na którym wszyscy jesteśmy identyczni i na którym wszyscy jesteśmy razem. I owszem, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jak jakaś taka mrzonka, nie? Jakaś taka utopijna idea, nie? Bo oczywiście, kiedy staniesz naprzeciwko, nie wiem, terrorysty z kałachem i powiesz mu, słuchaj, wszyscy jesteśmy tacy sami, to on po prostu strzeli ci w łeb i powie, nie, nie jesteśmy tacy sami, nie? Oczywiście, że tak. Co nie zmienia faktu, że ten poziom istnieje, nie? I dotarcie czasami do tego poziomu, zrozumienie go, jakkolwiek byłoby trudne, nie? Że jest poziom, na którym ja jestem taki sam, jak osoba, której ja się boję, której ja nienawidzę, którą się brzydzę i co więcej, mam ku temu powody, tak? ale to nie zmienia faktu, że ten poziom istnieje, nie? I bez jakby skonfrontowania się z tym, nie? Bez popatrzenia się na to, bez prób jakby takiego obkręcenia się głową dookoła tego, nie wiem, czy jest możliwy jakiś... Ja bardzo nie lubię stwierdzenia rozwój duchowy, bo ono zostało strasznie teraz spauperyzowane i unurzane w takim new age'owym kiczu i tak dalej, ale załóżmy, że jest coś takiego jak rozwój duchowy, nie? Że to oznacza, że jakby możesz stać się trochę lepszą osobą. I bez skonfrontowania się z tą prawdą wydaje mi się, że to jest trochę niemożliwe. No i nie wydaje mi się, żebym udzielił ci lepszej odpowiedzi na to pytanie. No. Wielkie dzięki. Dziękujemy. Jeszcze zanim ci oddam głos, mam pytanie od internautów, szybkie pytanie. Czy Cezary Pazura był podobizną Kuby Wojewódzkiego w serialu Ślepnąc od świateł? Pyta Dawid. Jezus Maria, jaka zmiana w ogóle... No tak, tonu. Odsyłam tę zainteresowaną osobę, jest taki podcast nagrany dla Niuans, jakby, w którym ja byłem gościem Wojewódzkiego i Kędzierskiego i myśmy sobie tam tę sprawę wyjaśnili. Jakby na żywo, jak mężczyźni. Także zachęcam do odsłuchu tej audycji. Tam jest to wyjaśnione. Kto był tam, kim, na kim wzorowany i tak dalej, i tak dalej. Bo to była szorstka znajomość z Kubą Wojewódzkim twoja. Słucham? To była szorstka znajomość z Kubą Wojewódzkim. Znaczy to nie była żadna znajomość. Myśmy się dopiero podczas tego podcastu de facto poznali i jakoś żeśmy tam porozmawiali. Wydaje mi się, że teraz nie ma jakiejś tam złej krwi pomiędzy mną a nim. Z mojej strony nie wiem, jakby go zapytać, też wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Czyli nie odpowiesz, czy był podobizną, czy nie był. Wszystko jest wytłumaczone w tej audycji. Tłumaczymy, ja lepiej tego nie wytłumaczę, niż tam to jest, wiesz, po prostu na żywo powiedziane. Jasne, no. Dobrze, to kolejne pytanie. Cześć Maciek. Cześć Maciek. Miło mi cię poznać, jestem zachwycony Ślepnąc od świateł, pewnie jak cała tutaj publiczność. Uważam, że to jest szalenie ważna książka dla 30-40-latków warszawiaków, najlepiej, która bardzo dokładnie pokazuje granice. To, gdzie dochodzimy, tych granic, których nie chcemy przejść, te drzwi, przez które nie przechodźmy, lepiej niech pozostaną zamknięte, więc za to bardzo dziękuję. Dzięki. Natomiast na stronie bodajże 22 albo 23 opisujesz samochód głównego bohatera w tak przerażająco nie najlepszy sposób, że jak taka rzecz mogła się znaleźć w tak genialnej książce? Może chyba, żeby pokazać, że reszta jest... Ale o co ci chodzi, że nie ma takiego samochodu? To już było. Ja nawet napisałem erratę do twojej książki, wysłałem ci kiedyś. Ja napiszę jeszcze raz, jeżeli zgubiłeś. Jedna z aktorek grająca w Ślepnąc, w serialu, przeczytała tą erratę i powiedziała, że jest całkiem niezła. Więc polecam. Natomiast... Super, że ci się chciało, no. No, myślę, że warto równać do góry. No warto, bez wątpienia, no. Natomiast kiedy oglądałem stykówkę przed serialem i zobaczyłem głównego bohatera, to się trochę wystraszyłem, bo pomyślałem, że Sebastian Fabiański to byłby właśnie ten człowiek, który wtedy tam się powinien znaleźć. Jakoś przeżyłem. Natomiast jest scena, w której kilku bardzo dobrych aktorów... Sebastian znalazł się gdzie indziej, no. To już było. Jest scena, w której kilku bardzo dobrych polskich aktorów prawie oblizuje BMW, którym jeździł główny bohater. Niestety to jest model, który swoim polotem nie ma nic wspólnego z tym opisywanym w książce. I czułem się zażenowany i zbierało mi się na wymiot oglądając tę scenę. I dlatego mam pretensje do ciebie, bo chwaliłeś się, że jesteś scenarzystą tego filmu. Jak można było napisać tak gównianą scenę? A przepraszam bardzo, czy ty jesteś dealerem samochodów, a jeśli tak, to jakiej marki? Lubię po prostu samochody od dziecka i no nie mogłem tego zdzierżyć. To BMW, które grało w serialu, to jest taki podstawowy samochód niemieckiego emeryta w najprostszej wersji. Bohater w książce jeździł RS-ką. To dwa różne samochody, dwa różne światy. Nie rób nam tego więcej. Ja ci napiszę te sceny, ja je przepiszę, ja ci pokażę, o co chodzi w samochodach, przejedziemy się. Naprawdę, tylko nie rób nam tego więcej. Znaczy tobie, nie nam, tylko tobie, tak? Dobrze, to ja mam pytanie do publiczności. Kto był tak samo albo podobnie zażenowany jak ja, widząc, ślepnąc od świateł i tę scenę z BMW? Wstydzą się i boją, że zostaną stąd wyprowadzeni, dlatego tak reagują. Słuchaj, no to wiesz, to... To ja przepraszam. Nie, no poczekaj, nie, no bo to jest na takiej samej zasadzie, jak ja mam, wiesz, tam, nie wiem, wujka, który lubi ryby łowić, nie? I on na przykład widzi na filmie, jak ktoś ryby łowi i on mówi, jak on taką spinningówką tam w rzece, no Boże jedyny, gdzie był konsultant od łowienia ryb na planie, no ludzie, no przecież jak oni mogli coś takiego zrobić? No rozumiem, nie? To jest zawsze, kiedy masz jakiś swój konik i potem widzisz na przykład w obrazku, że coś tam ci nie styka, to wtedy jakby czujesz się taki zagotowany. Mogę ci powiedzieć tak, rzeczywiście z tym, że tam jest flop w książce z marką auta, tam autem, który nie istnieje, to już nie pamiętam, jaka to była marka i tak dalej, to rzeczywiście mogłem to poprawić. A mógł też to wyłapać potem redaktor, tak? To też to jest robota redaktora, żeby wyłapywać takie rzeczy i napisać, hej stary, ja weź sprawdź, czy tam marka, wiesz, ta marka auta istnieje, ale mogłem to zobaczyć. Natomiast jeśli chodzi o serial telewizyjny, no to mogę ci tylko odpowiedzieć w ten sposób, że w kompetencjach scenarzysty nie leży zabezpieczanie floty samochodów na plan. To nie są moje kompetencje, stary, to w ogóle to robi, tam jest osoba od tego, to jest ktoś tam z pionu wykonawczego to robi, wybiera te auta, selekcjonuje i tak dalej. Ja kompletnie jakby nie mam z tym jakby nic wspólnego, jakie auto tam jeździło, a gdy piszesz scenariusz, to poza generalnie generalnie jest taka zasada przy scenopisarstwie, że jakby nie utrudniasz pracy innym podmiotom i też jakby zostawiasz im wolną rękę. Czyli na przykład nie piszesz, no chyba, że to jest jakieś strasznie ważne dla fabuły, nie piszesz, że na przykład gość ma zielone welurowe spodnie, bo to jakby kostiumograf decyduje, w jakie spodnie on ma się ubrać, bo to zależy od koloru pomieszczenia, to zależy od światła, to zależy od kamery, to zależy od tego, czy aktor jest w danym momencie gruby czy chudy i tak dalej. I tak samo jak piszesz jakby na przykład sceny samochodowe, to raczej nie piszesz marek ani modelów aut w scenariuszu, tego raczej się nie robi, bo to jest znowu utrudnianie pracy innym pionom, tylko na przykład raczej się pisze, no jedzie samochodem sportowym, albo jedzie samochodem drogim, albo jedzie, nie wiem, samochodem dostawczym, albo jedzie gruchotem, bo to jest... Takie rzeczy są istotne, nie? Tak jak na przykład w serialu Better Call Saul, on cały serial jedzie w ogóle takim totalnym gruchotem i w pewnym momencie zaczyna jeździć tam jakimś niemieckim samochodem lepszym i to ma znaczenie dla fabuły. I takie rzeczy się markuje w scenariuszu, ale nie markuje się mark auta. Także to nie są stare w ogóle pretensje do mnie, nie? O to, że tam ci model nie pasuje auta. No to musisz się do firmy, która była producentem wykonawczym się odezwać, no, bo ja w ogóle nie miałem na to wpływu żadnego. Ja bym się w ogóle nie czepiał, ale w Radio Armageddon pisałeś o tym, że jeden z rodziców dziecka jeździ samochodem marki Volvo, komfortowo i bezpiecznie. Wiele razy to podkreślałeś, więc... No może tak było, stary, napisałem tę książkę 15 lat temu. Nie pamiętam, jakim samochodem jeździli rodzice. Nie, chodzi mi o to połączenie, marka i to hasło, te emocje, które budzą markę. Tak samo jest, nie wiem, z telefonami, z ciuchami, ze wszystkim. Ale okej, już wiem, o co chodzi. I ostatnie moje pytanie. Kiedy będzie serial oparte na właśnie Radio Armageddon, o samotności dzieciaków właśnie w tych średnich szkołach. Kurde, super by było, tylko jeśli chodzi o tę książkę, to akurat fajnie, że o to pytasz, natomiast nie ma, jeśli chodzi o tę książkę, żadnego... Fajnie w ogóle, że ta książka jest ci bliska i że ją czytałeś. Ja zawsze mam wrażenie, że taka trochę zapomniana moja powieść. Kazałem mojej córce, która gdzieś tam siedzi, przeczytać, jest w ogólniaku i jeszcze skubana nie przeczytała, ale mam nadzieję, że jak wróci do domu, to przeczyta. No ale nie zmuszaj jej za bardzo, wiesz, bo jej jeszcze obrzydzisz. Wiesz co, no nie ma na razie takich planów, w sensie nie sprzedałem nikomu praw, nie ma opcji, nie ma, na razie tutaj jest takie, to akurat jest taka książka wolna i nic się nie dzieje. Z innymi moimi książkami coś się dzieje, ale z tą akurat nie. Ale może kiedyś to się stanie, może kiedyś to się wydarzy, czemu nie? O samotności tych dzieciaków, to myślę temat taki przewodni. Myślę, że gdyby ktoś to wziął i zrobił to, bo to jest jednak, wiesz, książka o 15 latach, więc ona jest przeterminowana, jeśli chodzi o wiele aspektów. No, sam fakt, że jakby, wiesz, no nie wiem, pamiętasz, co to było grono? Pamiętam, natomiast... No właśnie, główni bohaterowie używają grona w tej książce, to jakby to niech dowód będzie na to, jak ona pod pewnymi względami jest taką ramotą, ale gdyby ktoś to wziął i zrobił o dzieciakach dzisiaj i naprawdę to wykonał tę pracę o tym, żeby naprawdę umieścić tę historię w tu i teraz, w tej rzeczywistości takiej internetowo-tiktokowo-instagramowej, jaką mamy, to mogłoby być super, no, to mogłoby to super jakby zagrać. I ta samotność dzieci pod spodem, bo myślę, że to jest kluczowa sprawa. No. Dziękujemy bardzo. Słuchaj, ja ci polecam film Titan o dziewczynie, która zachodzi w ciążę z samochodem. Tam tak, naprawdę to ci się naprawdę możesz spodoba. Wejść w temat głęboko, także warto to zobaczyć. To jest, Złota stary, Palma w Cannes. To jest film dla ciebie, to prawda. Jest dużo o samochodach. Słuchajcie, mam taką propozycję, ponieważ jest spora kolejka, nasz czas się kończy. Zadawajcie po jednym pytaniu, może, bo Kuba odpowiada bardzo pieczołowicie, więc żebyście mieli szansę zadać swoje pytanie, to trzymajmy się jednego pytania. Dzień dobry, witam. Cześć, cześć. Że dorwałem się do mikrofonu, to chciałem szybko wszystkim podziękować organizatorom, że udało się w tym roku zorganizować festiwal, a tobie bardzo chciałem podziękować za podcast Co ćpać po odwyku, kawał dobrej roboty. Dzięki. Nawiązując do twojego alkoholizmu i alkoholizmu wielu nas tu obecnych, co myślisz o świętym Graalu, czyli czymś, o czym się nie mówi, bo w zasadzie nie istnieje, czyli picie w sposób kontrolowany, kiedy masz problem, ale bez ścisku 4 liter? Ja w to nie wierzę, ale nie wiem, no są terapeuci, którzy takie rozwiązania proponują. Miałem kiedyś znajomka, który poszedł do takiej właśnie, że tak powiem, new schoolowej terapeutki i ona mu powiedziała, że on jest w grupie ryzyka i może być w sposób kontrolowany, ale powinien uważać. To on tak się ucieszył, że wieczorem poszedł i knajpę zdemolował. Z tej radości, no. Także ja w to nie wierzę, no nie wiem, no musiałbyś też na ten temat więcej dowiedzieć, ale dla mnie, wiesz... Nie, ja rozumiem, przepraszam, że wchodzę w połowę zdania. Abstynencja tylko... i trzeźwość to nie jest to samo. Tak. Absolutnie to nie jest to samo. A jaka jest różnica? Zasadnicza. Abstynencja to... O Jezu, długo by mówić. Abstynencja to jest stan, abstynencja to jest nieprzyjmowanie jakby po prostu substancji, tak? Nie piję, nie biorę, jestem w tym momencie abstynentem. Natomiast trzeźwość to jest funkcjonowanie w takiej świadomości nałogu, świadomości mechanizmów, kontakcie ze sobą i wykonanie jakiejś takiej czynnej pracy emocjonalnej, która jest niezbędna, żeby w ogóle te popędy uzależnieniowe i mieć pod kontrolą. No bo okej, no jeśli nie piję, ale cały czas myślę o tym, żeby się napić i jestem na tak zwanej, to się u nas mówi, na zaciśniętej dupie, no to tak naprawdę nie jestem trzeźwy, bo cały czas jestem we władzy tych wszystkich po prostu mechanizmów. One wciąż mają nade mną pełną kontrolę, albo jestem ich w ogóle nieświadomy i tak dalej, nie? Także trzeźwość jest pewną też takim rozwojem, no. A tobie się zdarza napić? Napić nie, ale zdarza mi się wkręcić w coś zupełnie innego po prostu nałogowo i... Wafelki na przykład, to jest szpanie. Znaczy na wafelki może nie, ale różne rzeczy, tak, na przykład, ale więc przepraszam, jakby... bo chciałbym tylko dopytać kwestię taką, jeżeli przepracujesz, bo przepracowałeś 5 lat to na terapii, jak wspomniałeś, i rozumiesz, jak działają te mechanizmy uzależnień, myślisz, że gdybyś wypił teraz, powiedzmy, jakiś trunek, który preferowałeś wcześniej, popłynąłbyś? Wiesz co, ja sobie nawet nie zadaję tego pytania. Okay. Uważam, że gdybym zaczął sobie zadawać takie pytanie, to już byłby pierwszy krok do kłopotów. Okay. A co by się stało? Bo to jest takie pytanie, wiesz, to jest takie, widziałeś jakieś filmy z serii Jackass? Mhm. No. A co się stanie, jak skoczymy na deskorolce z dźwigu bez zabezpieczenia? Dobra, sprawdźmy. No ale po co sobie zadawać takie pytanie, skoro nie planujesz mieć, nie wiem, nogi złamanej albo kręgosłupa, nie? Może sobie nie złamiesz nogi, może sobie nie złamiesz kręgosłupa, ale jakby po co w ogóle to rozkminiać? To okay. nie ma sensu. Gdy ja bym sobie zaczął zadawać takie pytanie, to już by oznaczało, że to już jest jakaś w ogóle czerwona lampka, jakby. To też by znaczyło, że to jest dla mnie z powrotem jakieś w ogóle strasznie ważne. A to jest w tym momencie dla mnie przezroczyste. I bardzo dużo pracy włożyłem w to, żeby to było dla mnie przezroczyste i żeby w ogóle o tym, wiesz, nie myśleć. Nie? Jasne. Dzięki wielkie. No, nie ma za co. Cześć, Bartek. Cześć, Bartek. Przejdę od razu do pytania. Bardzo często w życiu człowieka wydarza się taki jakiś... moment, w którym podejmuję jakieś kroki, żeby zmienić swoje życie i bardzo często jest to moment, kiedy sięga tak zwanego przysłowiowego dna. Czy miałeś taki moment w swoim życiu i jeśli tak, czy mógłbyś o nim nam opowiedzieć? Wiesz co, no ja nie sięgnąłem dna w taki sposób, który byłby jakiś obrazowy i romantyczny, typu, nie wiem, że tam zamieszkałem na chodniku, tak? Albo znaleziono mnie tam, wiesz... wysmarowanego jakimiś wydzielinami, ale na pewno jakby, tak jak mówiłem wcześniej, no sięgnąłem dna w jakimś takim po prostu bardzo głębokim takim w ogóle samopoczuciu, no w takim jakimś, wszedłem w jakieś takie piekło psychiczne, no, wiesz. Także na przykład wpadłem w jakieś takie pętle, nie? Na przykład zacząłem rano, na przykład kiedy się budziłem, a wczoraj coś tam się działo, to rano się budziłem w takim stanie na przykład lękowym, że musiałem na przykład wziąć benzo, żeby nie mieć, wiesz, w ogóle jakoś tam zbić te lęki, tylko jak brałem benzo, to się, wiesz, no taka potworna pętla. Tylko że ja też jestem, wiesz, nasz podcast, nie, który nagraliśmy, przyświecał w ogóle jakby, mieliśmy taką podstawową zasadę, że, bo ludzie uwielbiają ten jak Feniks z popiołów, to jest taki moduł historii, to jest taki rodzaj opowieści, który ludzie uwielbiają. I ludzie uwielbiają właśnie tę taką martyrologię nałogu. O Jezu, byłem tu, wypadły mi zęby wszystkie, tu coś tam, tu spałem na ulicy, tu miałem 5 baniek długu, tu mnie gonili z nożami, tu o Jezu, tu coś tam i tak dalej, i tak dalej. Ale potem wszystko dobrze się skończyło. A mnie w tej narracji interesuje, co jest po tym happy endzie, co to znaczy, że wszystko dobrze się skończyło. O tym nagraliśmy podcast, o tym chcieliśmy opowiadać, bo jakby to nie jest taka sytuacja, to nie jest hollywoodzki film, że jest happy end, że Harry i Sally w końcu, wiesz, jest Sylwester i rzucają się sobie w ramiona i żyli potem długo i szczęśliwie. To na tym nie polega. Życie dalej trwa, życie jest bardzo trudne. Życie jest jakby pełne wyzwań. W życiu jakby dzieją się po prostu różne rzeczy. Jakby możesz stracić robotę, mogą umrzeć ci bliscy. Możesz mieć, albo możesz kogoś poznać, przeżyć wielką, piękną miłość, tak? Ale to jakby to wciąż się dzieje. I ty jakby jesteś pozbawiony tego swojego podstawowego mechanizmu, którym na wszystko reagowałeś, tak? Tylko musisz nagle funkcjonować w inny sposób, wyhodować w sobie nowe mechanizmy, robić coś w zamian, wypełnić czymś swoje życie. I to jest ciekawe. To jest coś, co trzeba ludziom mówić. Bo jakby mówienie ludziom, na przykład, ja to widziałem już po innych jakby nałogowcach, nie? Mówienie ludziom takich historii typu, o Boże, ja to się na przykład obudziłem się pewnego dnia we własnym gównie i nie miałem połowy zębów i coś tam i potem w ogóle się czołgałem do tego, czołgałem się do Monaru i tak dalej. Opowiadanie ludziom takich historii powoduje przede wszystkim taki efekt, to że 80% ludzi, która ma problem i słucha tego typu historii, zareaguje w taki sposób, dobra, to ja jeszcze tam mam trochę, to ze mną jest luz, to jeszcze jest w ogóle okej, nie? Wiesz, to jest tak jak mój kolega kiedyś, obecnie też w trzeźwieniu, popularny raper polski napisał, i kiedy jeszcze był, że tak powiem, czynny, napisał na Facebooku taki status, do dziś to pamiętam, byłem w kinie na tym Smarzowskim pod Mocnym Aniołem, dobra, jeszcze nie jest tak źle, jeszcze coś tam można docisnąć, nie? To jest taka reakcja. A moim zdaniem trzeba mówić o tym, co jest po, a nie o tym, co było przed. Przed to mniej więcej było zawsze to samo, a to, co jest po, jest ciekawe, bo życie trwa, tak naprawdę to życie dopiero się zaczyna w momencie, kiedy trzeźwiejesz, to wtedy w momencie tak naprawdę dopiero zaczynasz żyć i musisz się tego życia nauczyć, nie? No. Właśnie, ja tylko... Zanim oddam głos, to tylko słowo w obronie Jurka Pilcha, mojego kolegi z Krakowa, już nieżyjącego, bo tutaj twoja terapeutka powiedziała, że to były jakieś wymysły czy głupoty. To, co on opisywał, to była też literatura z trzewi i że tak powiem, przepuszczona przez wszystkie organy jego ciała. No może inny sposób pisania, po prostu należał do innej generacji opisującej to doświadczenie. Ja tylko chciałam zapytać, na ile Mirek Nahacz, twój przyjaciel, któremu zresztą doprowadziłeś do tego, że powstał spektakl z jego książki, taki meteor polskiej literatury, na ile jego historia, jego śmierć była dla ciebie jakimś znakiem, obudzeniem? Oj, to było dużo wcześniej. To było dużo wcześniej, bo Mirek umarł. To był 2007 rok, a ja na terapię poszedłem w 2014. No nie wiem, trudno mi mówić o Mirku bez takiego wielkiego poczucia smutku i żalu. On był dzieckiem, kiedy się zabił, nie? Dokładnie. On był dzieckiem, miał ile? On był rok młodszy ode mnie, 2007 rok, on był 80, to miał 22 lata czy 3, no to w ogóle nie ma o czym mówić. No najlepsze było przed nim. No ale to też jest jedna z tych tragicznych historii, które są o tym, że jeśli ktoś nie chce, nie ma woli jakiegoś zatrzymania się, to kurczę, to nie ma szans mu pomóc. No Mirek i jego życie i to on po sobie zostawił i to jak to wyglądało, to jest temat na zupełnie inną, bardzo długą rozmowę, ale też na przykład to jedną z wielu rzeczy, które mi ta znajomość z nim dała i potem ta tragedia, która się stała i moje myśli o tym też jest to, że ja jestem dzisiaj właśnie bardzo uprzedzony do różnych jakby takich narracji literackich, mitów literackich właśnie, związanych właśnie z jakimś takim bohemiarstwem, czy jakimś takim, artystą przeklętym. Nie wiem, artystą przeklętym i tak dalej, bo jego też to trochę zabrało, nie? On trochę za bardzo uwierzył w to, że to jest prawda. I do dzisiaj na całe życie ja mam bardzo dużą taką dystans i taki w ogóle nawet taki niesmak w momencie, kiedy ktoś próbuje forsować jakiś mit taki artysty, jakiś taki bodlerowski, nie? Lecę, bo chcę, nie? To jest głupota jakby i nie ma to żadnego związku z jakby z pisaniem dobrych rzeczy, ani złych, nie? Jasne. Kolejne pytanie, zapraszamy. Siema, Rafał z Dębicy. Cześć, Rafał. Mam takie jedno pytanie właściwie, trochę abstrakcyjne. Gdybyś miał możliwość wejść w czyjeś buty na 24 godziny, to kto by to był? Może być aktor, może być dowolna osoba na tym świecie. Na 24 godziny? Tak. Chyba chciałbym być tym gościem, co pilnuje bezludnej wyspy pod nieobecność właściciela. Słyszałem ostatnio, że jest taka fucha, że ktoś gdzieś, jakiś tam multimiliarder ma jakąś w ogóle jakiś jakąś taką posiadłość gdzieś na bezludnej wyspie. Jest gość, który mu tego pilnuje przez pół roku. I chciałbym być tym gościem, może nie tym multimiliarderem, bo to by się wiązało z jakąś... Na pewno bym powiedział sobie, dobra, przez 24 godziny chciałbym być multimiliarderem, to pewnie te 24 godziny to by było, żebym siedział przy biurku na kolach, nie? Taka byłaby złośliwość tej złotej rybki, ale tym gościem, co pilnuje tej posiadłości przez 24 godziny, czemu nie? Albo wiem kim chciałbym być. Jeśli gdzieś w kosmosie, szeroko pojętym, jest gdzieś jakieś inne, inteligentne życie, nie? To chciałbym być na 24 godziny kimś stamtąd, żeby w ogóle zobaczyć, jak to wygląda. Absolutnie, to byłby wybór, którego bym dokonał. Jasne, dzięki. Ja tylko chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Pozdrawiam moją koleżankę z Ukrainy, która jest aktualnie właśnie na Ukrainie i chciałbym jej przekazać słowa wsparcia i dla całej Ukrainy. Jesteśmy z wami. Dziękuję. Jasne. Czyli chciałbyś być reptilianem, jak to mówi Edyta Górniak, czymś takim? O reptilianach mam ciekawą anegdotę. Jest taka fajna książka Johna Ronsona, ona nazywa się Oni i on tam robi różne, to jest stara książka sprzed tam 20 paru lat, ale on tam robi wywiady z takimi gośćmi, takimi w ogóle jakby takimi od teorii spiskowych głównymi amerykańskimi, czyli tam Alex Jones, i też z Davidem Icke'iem robi, z tym gościem, co właśnie o reptilianach napisał najwięcej tych YouTube'ów, nagrał w ogóle książek i tak dalej, i tak dalej. I tam jest taki moment w tej książce, kiedy ten David Icke mu mówi: słuchaj, on zadaje takie pytanie, ten się mu przyznaje, że z tymi reptilianami to tak naprawdę myśmy zaczęli używać tego słowa jako takiego w ogóle szyfru, jako takiego słowa zastępczego, w momencie, kiedy się okazało, że już nie można tak naprawdę bezkarnie mówić, że to Żydzi. I tak naprawdę to trochę takie było, to jest taki szyfr, to jest to takie nasze słowo zastępcze. Jaszczury, reptilianie, to jest takie, no wszystkim rządzą reptilianie, nie? Bank Światowy trzymają reptilianie, nie? Rządy światowe trzymają reptilianie, nie? Wiesz, o co chodzi? Rozumiesz, o co chodzi? No i to jak przeczytałem tę anegdotę, to już absolutnie wszystko było dla mnie jasne, nie? Nie wiem, czy dla Edzi jest jasne, ale... ale może teraz będzie wiedziała. Ale dla mnie jest, no. Słuchajcie, musimy kończyć, bo już z tyłu widzę tutaj głównego bossa tego miejsca, chyba się domyślacie, i nie jest on reptilianem. Natomiast ja mam na koniec pytanie, które muszę zadać, bo Warszawa, powiedziałeś, że jesteś warszawiakiem, że się czujesz warszawiakiem i jesteśmy w miesiącu sierpniu. Czy ty byś poszedł do powstania, walczyłbyś w powstaniu? Ja nie lubię takich pytań. Uważam, że to nie ma sensu takiego w ogóle pytania zadawać, bo ludzie, którzy mówią, wiesz, jakby, kurczę... Ale teraz to jest realne bardzo. Nie, znaczy, o Jezu, no to znowu, czy to jest realne, czy to jest nierealne, to jest temat na większą i długą rozmowę. Zawsze gdzieś tam jest w jakimś stopniu realne, tak? Zawsze gdzieś tam jest realne, że ta nasza rzeczywistość po prostu odwróci się o 180 stopni i się rozpadnie. To zawsze jest takie prawdopodobieństwo, mniejsze lub większe, nawet w czasach największego pokoju i największej prosperity, która też na całym świecie jest względna i punktowa, tak? To jest jakby po prostu tu przez chwilę jest spokój, ale gdzie indziej nie ma. Nie wiem, nie odpowiem ci na to pytanie, bo zawsze ludzie, którzy by... Mi się to kojarzy z takimi dyskusjami na Facebooku. No, ja bym poszedł i walczył, ja też bym poszedł i walczył. Ukłony dla ciebie też ukłony dla ciebie. Boże, nie wiesz, czy byś poszedł i walczył, czy nagle gdyby cię tam podniósł, gdyby cię tam teleportowano w czasie, jak w odcinku jakiejś strefy mroku i tak dalej, czy byś nie biegł gdzieś po prostu, żeby po prostu się schować, po prostu przerażony, czy nie posikałbyś się ze strachu, a może po prostu trwałoby to 5 sekund, bo ktoś by podszedł i strzelił ci w łeb. Także ja bardzo nie lubię, dla mnie to jest taki role-playing game, to jest takie fantazjowanie, kompletnie nie wiem, co bym zrobił. Na pewno w sytuacji jakiejś takiej przede wszystkim myślałbym o bezpieczeństwie swojej rodziny. To jest pierwsze, o czym bym myślał i najważniejsze, żeby zabezpieczyć swoich bliskich. A dalsze moje jakieś decyzje to byłyby uzależnione od tego, nie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Widzimy teraz na przykład mnóstwo bohaterstwa na Ukrainie, mnóstwo ludzi jakby walczy właśnie o ten kraj, bierze udział w tej wojnie, ryzykuje swoim życiem i tak dalej, i tak dalej. Mam dla nich szacunek, to jest w ogóle za mało powiedziane, co ja dla nich mam, ale co ja bym zrobił? Nie mam pojęcia, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, kurczę. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co bym zrobił, najmniejszego. Dziękujemy bardzo. Jakub tu będzie, więc słuchajcie, zapraszamy, jeśli się Jakub zgodzi, jeszcze pogadać z wami po spotkaniu, bo pytań jest sporo. Natomiast właśnie przybył Jurek Owsiak. Witam serdecznie, moi drodzy, nasz pierwszy gość Akademii Sztuk Przepięknych. Jakub, to dla ciebie. Powiedz sobie w jakimś ładnym miejscu. Kasia, bardzo ci dziękuję. Dla ciebie także, już kolejna nasza tabliczka. Ja mam kolekcję piękna ustawioną na biurku. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję bardzo. Wielkie brawa, moi drodzy, i do zdjęcia. Odwróćcie się tyłem do publiczności. Niech będzie głośno! Bardzo wam dziękuję. Super, podoba ci się tutaj u nas? Wspaniale. Jeszcze zostaniesz, czy już będziesz do domu? Lecę do domu, ale jeszcze chwilę zostanę. No też jeszcze chwilę zostań, dobra, bardzo fajnie. Dziękuję wam bardzo. Moi drodzy, musimy przewietrzyć miejsce i za moment mamy rozmowę z Neonówką, czyli będziemy wyjaśniali, na czym polega kawał dobrej roboty. Dziękuję wam. Jak się czujecie? Dbajcie o siebie, dzisiaj jest ogromny upał, więc dbajcie o siebie. Wietrzymy teren i za moment kolejne spotkanie na Akademii Sztuk Przepięknych. Super, że jesteście. Kocham was bardzo.